Witajcie w ten upalny dzień, tym razem po południu. Na dzisiejszy wieczór zostałem zaproszony na spotkanie, które ktoś nazwał spotkaniem okrągłego stołu dotyczącym eksploatacji górniczej w Michowicach. Wczoraj spotkałem się z organizatorami tego spotkania, poinformowałem ich, że jakby mam duży szacunek do tego, że podjęli tak trudny, niewygodny temat w Bytomiu. Porozmawialiśmy trochę merytorycznie na temat eksploatacji w ogóle, ale też poinformowałem ich, że nie wezmę udziału w tym spotkaniu, dlatego że znajdujemy się w przededniu kampanii wyborczej, w której to właśnie będziemy rozmawiali na argumenty o tym, czy ta polityka jest dobra, czy zła, czy informacje przekazywane mieszkańcom są wystarczające, czy są prawdziwe. Myślę, że zbliża się czas rywalizacji na argumenty, na to liczę i na to czekam. A na chwilę obecną uważam, że takie spotkanie nie wniesie nic oprócz skłócenia społeczeństwa, które jak zwykle w tym mieście będzie manipulowane poprzez dawkowanie im takich czy innych informacji, często oczywiście nieprawdziwych. Życzę Wam udanego popołudnia i do zobaczenia.